Więc tak, o byłych mówimy zawsze jak najlepiej. Czasem dojdzie do sytuacji, no, w której gdzieś tam poznasz nową dziewczynę i ona może ci zadać pytanie o twojej byłej dziewczynie, poprzedniej partnerce, z którą się spotykałeś i powiem ci tak, zawsze mów jak najlepiej. Zawsze mów jak najlepiej. Nie musi to być nie wiadomo jak długie historie, ale powiedz, że była w porządku, fajna dziewczyna, rozstaliśmy się w zgodzie, wypaliło się to, nie czułem już tego, ona też, no i po prostu podjęliśmy taką decyzję, tak dalej. No nie mów, że to ty gdzieś tam ją zostawiłeś, naprawdę jak najmniej negatywnych emocji, bo dziewczyna będzie zawsze miała coś takiego. Jeśli mówisz źle o byłej dziewczynie, to na pewno będziesz mówił źle później o tej dziewczynie. Rozumiesz? Tak to działa. To jest takie proste. Natomiast jeśli będziesz mówił dobrze o byłej dziewczynie, nawet jeśli cię wkurzała, nawet jakby jeśli coś gdzieś tam było nie tak, to uwierz mi, dla tej dziewczyny będziesz miał mega dużo plusów, zapunktujesz, będzie do ciebie czuła szacunek, bo nawet jeśli ta dziewczyna cię zostawi, albo ty ją zostawisz, coś, to wiesz, że no nie powiesz na nią źle, no nie? Przez to dziewczyna gdzieś tam dużo więcej pozwoli ci zrobić, no nie? Naprawdę. Tak samo powiem ci tak, no dziewczyny są cwane, no nie? Będą chciały wypytać. I nie możesz wpaść w tą pułapkę, bo no mówię, a jaka była twoja była i tak dalej, i nie, no, była fajna i tyle, no nie. Nie ma co drążyć tematu, nie ma co drążyć tematu, nie ma co gdzieś tam mówić źle, nawet jeśli wkurzyła cię, nawet jeśli pozbawiła cię miliardów i tak dalej, no to nie, zaciśnij zęby, no wszystko okej, nie chcę o tym rozmawiać, no nie. Naprawdę. Kobiety mają mega wyczucie. Mega wyczucie. Jeśli zobaczy, że źle mówisz o byłej, to ona może się zablokować i po prostu cię porzucić, zostawić. Bo będzie się bała, to raz. Po drugie, no mówię, jeśli mówisz coś źle o swojej byłej, to będziesz źle mówił o niej później. Tak samo, no, to co robiliście w sypialni, to też nie powinno wychodzić poza tą sypialnię. Naprawdę, ja żadnej gdzieś tam dziewczynie nowej nie mówię, co robiłem z poprzednią dziewczyną, no nie? Z każdą dziewczyną po prostu dochodzę do pewnych zawsze etapów, no nie? Nie wolno. Rozumiesz? Nie wolno. Jednej dziewczynie może przeszkadzać to, że stukasz jakąś dziewczynę, no przykładowo analnie, i nigdy przez to, no nie weźmie do buzi, no bo ją to będzie odrzucało, czyli sam sobie strzelasz w kolano. Inną dziewczynę może odpychać to, że stukałeś poprzednią dziewczynę bez gumy i ona sobie pomyśli, że jakieś choroby i tak dalej i też gdzieś tam będzie kazała ci iść gdzieś tam zrobić badania. No po prostu sam sobie strzelasz w kolano, no nie? Dlatego no mówię, zero negatywnych gdzieś tam emocji o poprzednich gdzieś tam partnerkach. Bądź mądry, bądź cwany. Myślisz, że kobieta powiedziałaby ci, co robiła z poprzednim w łóżku? Myślisz, że kobieta by ci powiedziała, ile naprawdę miała partnerów? No nie. Bo wie, że strzeliłaby sobie tym samym w kolano. Okej, są sytuacje, w której dziewczyna gdzieś tam się pożali, no nie? No, mój były to był taki nierób i tak dalej, nic nie robił, no nie? No to ucinasz. Spoko, to była wasza sprawa, już tego nie ma, no nie? Nie rozmawiajmy o tym. Bo później takie marudzenie
jeśli ciebie gdzieś tam zostawi, albo ty ją zostajesz, to będzie ona o tak samo o tobie mówiła. No, były to tam w ogóle mi nawet kwiatka nie kupił na Dzień Kobiet i tak dalej. Będzie taka właśnie maruda, no nie? I czasem dziewczyna może ci zrobić taki test, no nie? Zada pytanie o twojej byłej. Dużo dziewczyn gdzieś tam pyta, ile miałeś dziewczyn, jaka była poprzednia twoja dziewczyna i bada, patrzy, co odpowiesz, no nie? Jeśli będziesz miał w sobie takie, tą gorycz, taką złość i wybuchniesz, no to pomyśl sobie, jakiś wariat, psychol, no nie? Ja mu zadałem pytanie, a ten się po prostu rozsypał się, no nie, zaczął nawijać. Nie o to chodziło, popsuł całe spotkanie. Całe spotkanie nawijało byłej, no nie? Już więcej się z nim nie spotkam. Naprawdę. Także, no mówię, pozytywnie. Była wspaniałą dziewczyną, naprawdę, ale wypaliło się. Ja zawsze mówię, że miałem jedną dziewczynę. To jest mój najlepszy trik, to nie? Zawsze mówię, że jedna ileś tam byliśmy tego i tyle. No nie. Bo wiem, że to jest najlepsza odpowiedź. Bo jak byłem młodszy, dużo młodszy, to się chwaliłem panienką. Gdzieś tam myślałem, że przez to gdzieś tam będę super męski. Nie. Wiele razy było tak, że na przykład jakieś dziewczyny, no w ogóle tam z Izą byłem, się spotkałem i tak dalej. No i jedna dziewczyna nie chciała się dać pocałować, mówiła, niech Iza ci da. No nie? Więc no mówię, sytuacji było masę, ale no... Zazwyczaj no nie robisz tym nic dobrego, no nie? Ona po prostu zadaje ci to pytanie, by sprawdzić, no nie? Jeśli już była super fajną dziewczyną i tak dalej, bum, już w jej oczach jesteś fajny, atrakcyjny gościu, no bo mówisz o swojej byłej dziewczynie w dobrych gdzieś tam barwach, no nie? Czyli jeśli tutaj gdzieś tam nie wyjdzie, to o mnie no też będzie tak samo mówił, no nie? Naprawdę. No i gdzieś tam dzięki temu dziewczyna się na ciebie otwiera i tak dalej i zrobisz z nią dużo więcej. Tak samo jeśli gdzieś tam nie chwalisz się, co robisz z dziewczynami w łóżku i tak dalej, to dziewczyna szybciej się na ciebie otworzy. No bo nie będziesz ją obrzydzał i tak dalej. Po prostu mówisz, że no o takich sprawach się nie rozmawia, no nie? To, co jest w sypialni, zostaje w sypialni, no nie? Chodźmy do sypialni, no to pokażę ci, no nie? Rozmowa, rozmowa, jeszcze raz rozmowa. Ale pamiętaj, nie bądź głupi. Nie bądź głupi, bo są faceci, którzy gdzieś tam zaraz mają niskie ego i zaraz będą chcieli się dowartościować. No w ogóle ja tutaj kilkaset lasek obrobiłem i tak dalej, i tak dalej. I laska już, what the fuck, to będę kolejną, to ja nie, to już taksy i wracam do domu, no nie? Są laski, które gdzieś tam lubią takie opowieści, ale to jest mniejszość i ja nigdy nie ryzykuję. No nie, wartościowe dziewczyny nie chcą tego słuchać. Nie chcą tego słuchać. Naprawdę. Się brzydzą tym. Dlatego czasem możesz gdzieś tam się spotykać z dziewczyną i ona się nie chce z tobą gdzieś tam stukać, no nie? No bo wpadłeś. Wpadłeś w jej gry, wpadłeś w jej manipulacje, oblałeś wszystkie testy i już więcej gdzieś tam się z tobą nie chciała spotkać. Ewentualnie no, odkłada w nieskończoność ten seks, no nie? No bo poległeś. Naprawdę. Także o byłych nie mówi się źle, nawet jeśli były bardzo złe. Powiem ci szczerze, no moje... Ja nie miałem nigdy złej dziewczyny, no nie? Zazwyczaj toksyczne eliminują się same albo już przy podejściu, albo przy pierwszym telefonie, no nie? No bo dzwonię do niej, nie odbiera, ja drugi raz nie dzwonię, ona nie odzwania, no i tyle. Już zazwyczaj mówię, moje wszystkie laski
są super fajne dziewczyny, naprawdę. Naprawdę, to ja jestem tym złym, no nie? To ja jestem tym złym zawsze. No i jakby to powiedzieć, nie mogę źle powiedzieć, no nie, o tych dziewczynach. One mogą o mnie mówić źle, no bo zawsze to moja wina, przyznaję się. Dlatego ja no nie mogę powiedzieć, że te dziewczyny zrobiły coś złego. Naprawdę. Także no mówię, nawet jakby coś zrobiły złego, to i tak bym bronił je. No nie, gdzieś tam bym mówił, że nie, były super, wszystko okej, ale nie chcę o tym rozmawiać, no nie. No i gdzieś tam w oczach nowej dziewczyny jesteś gdzieś tam dojrzały, budzisz gdzieś tam mega szacunek, pożądanie, no i dzięki temu dziewczyna się otwiera bardziej na ciebie, no i dzięki temu możesz z nią nawiązać super połączenie emocjonalne, no i coś tam stworzyć, no nie? I tyle. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.